Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swoich uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ilekroć słyszymy tę Ewangelię, budzą się w nas różne emocje, te dotyczące oddania tego, co należy do Cezara. Czyli sprawa podatków, wypełniania moralnych obowiązków wobec państwa, społeczeństwa itd. Wszystko to postrzegane jest jako coś trudne. Dotyczy bowiem daniny, pieniędzy oddanych w podatku VAT, CIT, PIT czy w akcyzie. Powyższe elementy stanowią dochód państwa. Z tego dochodu finansowane są zadania, funkcje realizowane przez państwo na zaspokojenie społecznych i gospodarczych potrzeb. Dzięki dochodom z podatków jest finansowana działalność szkół czy szpitali, powstają nowe drogi, stadiony. Ale chyba nie było i nie ma społeczeństwa w pełni zadowolonego z nałożonych zobowiązań, które trzeba ułożyć na państwo czy utrzymanie biurokracji. Trzeba pamiętać, że dla rozmówców Jezusa było to jeszcze trudniejsze, bo dotyczyło podatków na rzecz okupanta, najeźdźcy, podatków dla Cesarstwa Rzymskiego, które opanowało ówczesny świat basenu Morza Śródziemnego. I dlatego, że jest to jeden z bardziej drażliwych tematów, gubimy w tej Ewangelii to, co najistotniejsze. Bo od tego, co mamy oddać należnego przysłowiowemu Cezarowi, ważniejsze jest to, co mamy oddać Bogu. Jak zwykle, to, co ziemskie, bardziej nas zajmuje. Oddajcie Cezarowi to, co do niego należy, a Bogu to, co należy do Boga. I może rodzi się pytanie, a co to jest? No właśnie, odnosi się to do naszej relacji z Bogiem. I tu jest miejsce nie tylko na pytanie, ale i odpowiedź. Jaka jest moja relacja z Bogiem? Obowiązek płacenia podatków jest prostszy od tego, do czego wzywa nas Jezus, by oddać Bogu to, co należne. A że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, musimy Bogu oddać samych siebie, to, co Mu się słusznie należy.